Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, dzisiaj będziemy testować to wspaniałe Ferrari. Ojej, nie tak, wracaj. Które nazywa się, już wam mówię, mobilny garaż, dokładnie, Ferrari 458 Speciale. I tutaj macie jego statystyki, możecie sobie zatrzymać i poczytać, jeśli chcecie. Ogólnie tutaj w grze jest coś takiego jak radio. Możemy sobie fajnie wybierać tutaj stację. Nie wiedziałem, że coś takiego tutaj będzie, bo twórcy się zastanawiali do końca, czy będą to jakieś utwory z prawem autorskim. Co chcę robić z tym samochodem? Chcę być niegrzeczny, chcę walczyć z policją. Teraz jestem w bardzo fajnym miejscu, dość malowniczym. Zobaczcie sobie w ogóle to. Można palić kapcie i się te torcze z przodu zaczną zaraz świecić. Bo hamuje, no nie? Dobra, to jest. I co jeszcze jest tutaj fajne? No przede wszystkim dźwięk tego samochodu, albo jeszcze coś wam pokażę. Patrzcie na tył. To jest zajebiste, dodajemy gazu, inaczej się trzęsie i tak dalej. W ogóle możemy ruszyć. I pięknie. Startujemy, trzeba zjechać z tej całej góry. I pojedziemy sobie naprawdę na fajną drogę, taką długą, prostą, gdzie będzie można się fajnie bawić z policją. O, jest i policjant. No to chodź, policjant, bawimy się. O. Coś on nie chce się bawić, nie wiem czemu. I gaz. Musimy zahaczyć tego policjanta. Powiem wam, że policja nie jest tutaj dość często spotykana. I nawet jak przejedziemy koło niej z prędkością 300 km na godzinę, to się w ogóle tym nie zainteresuje. Więc trzeba ich po prostu... pyk. No i zawracamy. Mamy sprzeciwko kolejnego gliniarza. Trzeba na nich uważać. Ja tu jeszcze nie osiągnąłem jakiegoś dobrego poziomu, znaczy wysokiego, takiego trudnego. Tylko ganiały mnie te podstawowe radiowozy. I ciekawe, czy później będą jakieś Aventadory albo inne galarda. Takie wiecie, koksiarskie wozy do ścigania. No myślę, że tak. Byłoby na pewno ciekawie. A ciekawe, czy w tej grze jest Bugatti Veyron. Chyba nie, bo nie widziałem go na żadnym zwiastunie. No ale... zobaczymy. Gonią mnie tam. O, jeden się rozwalił. Słabiaki. Wjeżdżamy sobie teraz, tak myślę, do Vegas, bo widzę tam tą wielką, charakterystyczną piramidę. Tu mamy gliniarza. Ooo! Mało brakowało. Ooo! Okej, ustawię sobie tą... ooo! Tą kamerę. Co? Już? Już go rozwaliłem! O rany. To jest jak w tym, w NFS-ach. Tak samo łatwo tych policjantów zgubić. Dobra, lecimy. Ja w poprzednim odcinku mówiłem wam... ooo! Mówiłem wam, że... mam klasę samochodu... oh, shit. Nie! Mało brakowało. Jak on mnie tak zatrzymywał? Kurczę, naprawdę mało brakowało, prawie mnie zabił. Mówiłem, że klasa samochodu to jest klasa S tutaj, a to jest po prostu stock, czyli samochód bez żadnych modyfikacji. No kurde, co jest z tą policją? Okej, jadą. Teraz nie wiem, gdzie pojechać. Tutaj pojedziemy. Czekajcie, tu się jakoś robiło tą mapkę. Aha, to jest ten panel społecznościowy. Tu mamy nitro. O, właśnie. I tu muszę sobie... o, już wiem jak skręcić. Teraz skręcimy sobie... w prawo. I wyjedziemy na... wow, na fajną autostradę. I tam będziemy i uciekać. Mam nadzieję, że zwiększy się ten poziom poszukiwań i że będą jakieś fajne policyjne samochody mnie goniły. No tak mam, taką mam nadzieję. Ale zobaczymy zaraz. Na razie mnie sobie tutaj gonią. I nie mogę specjalnie przyspieszać, chcę się jechać szybko, bo zaraz im ucieknę. O, leż mnie dorwał. O, żeż mordę. No, to jest niebezpieczne. Tutaj się trochę inaczej ściga z tą policją jednak. Fuck, no dobra, tu uciekamy im. Już widzę, że się nie zackają. The fuck. Mam nadzieję, że mój samochód się... jesteś aresztowany, co? Nie! Dobra, teraz tu muszę jakoś... o kurde. Ładnie się przepychają.
Niedobrze. Zniszczenie. Czyli oni jakby tam... Oh my gosh, ale ciężko! Dobra, jedziemy. I uciekamy! O, jest blokada drogowa. Idziemy. Ekstra. Uciekamy z tego miasta. Będzie dużo lepiej. Co już? Koniec? Jeszcze chcę, żeby mnie gonili. Tutaj naprawdę szybko można jechać. No chodźcie. Jest, gonią mnie. Ale dalej są to... dalej są to... Crown Victoria, czyli te Fordy policyjne. Ale chyba mnie nie dogonią w moim Ferrari, co? Zobaczcie, ale coś tam goni, ale się rozwalił. Zrezygnował, czy jak? Ciekawe, który poziom mogę osiągnąć sobie tutaj poszukiwań. Dobra, to chyba wiecie co, to chyba ich gubimy, tak myślę. Au! Au! O-o, teraz będą spychać! O, jest ciężko. Mój samochód coś teraz słabo przyspiesza. W ogóle wiecie co? To Ferrari jest coś zbugowane. Przynajmniej takie miałem wrażenie. Jak jestem na tej kamerce z kokpitu, czasami ona gdzieś tak mocno przeskakuje. Sama z siebie. A też jak się jedzie ponad 200 na godzinę. Uciekłem im. Teraz wam pokażę. To zaczyna tak... Tak obroty zaczną gwałtownie wzrastać. Zaraz to może wam pokażę. O, teraz w tym momencie. Raz. Nie, to wcześniej, na poprzednim biegu to musi być jakoś. Nie wiem, wcześniej tak jakoś dziwnie te obroty wzrastały nagle, tak jakoś dziwnie. Może na jakimś wyskoku byłem, czy coś? Nie mam pojęcia. Ale bardzo ładnie wygląda ten samochód. Prawda? Mi się przynajmniej bardzo podoba. Okej. Dobrze, wiecie co? Zrobimy sobie jakąś misję. Niestety nie mam jeszcze misji dla tego Ferrari fajnego. Chciałbym sobie pojeździć. W ogóle ja sobie tutaj jeżdżę, tu nie mam żadnych misji do odblokowanych ani nic, ale sobie tak śmigam, żeby no poodkrywać sobie ten świat cały ogromny. Naprawdę bardzo fajnie się jeździ po tych wszystkich miejscach. Tu mamy coś ciekawego. A tu? Test skoków. O, skoki są fajne. Dobra, to tu się ustawimy. Zobaczcie, jak szybko się wczytało. To jest niesamowite. Dobra, tu będzie gdzieś ten skok. I myślę, że przeskoczę to. Uwaga. Aha, to muszę chyba w drugą stronę jechać. Cholera, jasne. To zaraz pojedziemy, zobaczymy jak to pójdzie. Nie wiem czy trafi, a nie, powinienem trafić, spokojnie. I... I gaz, pięknie. Szkoda, że jeszcze tutaj nitra nie mam. Ten samochód można jakoś ulepszyć, chyba tylko na wyczyny. I ciekawe jakie będą tutaj elementy tuningu karoserii, czy zmiany karoserii. I jumpujemy, oh yeah! Wow! Daleko poza złoty medal, oh! Ale jest złoto. Pięknie. Brak części wersji seryjnej, trudno. Wow. Nieźle. Poziom trzeci, coś tam, nie wiem, kurczę, jeszcze o co w tym chodzi, w tym całym interfejsie. Ale zdobyłem złoto bez problemu. Ojej, nie chcę tego robić do tego. Dobrze, to tutaj mamy eventy. Tu jest jakaś stadia. Tu jest masę w ogóle miejsc, gdzie można się pobawić. Masę takich ciekawych miejsc, no, gdzie można pojeździć i tak dalej. W ogóle jako ciekawostka, tutaj jest niedokończona autostrada. I warto by było, może się tu wybrać, co? Aha, tu jest granica po prostu. I tu jest jakaś autostrada i ona się w pewnym momencie kończy. Tu jest jakiś tunel czy coś? Nie wiem. No i prawdopodobnie, być może, będzie jakiś DLC do The Crew. To by było ciekawe. Jakiś taki Meksyk, wow. Elektrownia nuklearna, to by można było zwiedzić sobie.
Ja dziękuję. Los Angeles. Jeszcze tyle do zwiedzania. Tu jest Laguna Seca, na której byliśmy już kiedyś. Tu jest chyba inny tor. Golden Hills Racetrack. Dobra, wiecie co? Zacznę robić sobie po prostu misję. Szkoda, że nie tym Ferrari. No, mogę sobie jedynie te takie wyzwania robić w Ferrari. Mam jeszcze MP4, ale ogólnie Nissanem śmigam na tych poziomach. Uwaga na farbę. A, chyba wiem co to jest. To jest, właśnie, szybka kooperacja, czy... Nie, no, kurczę, nikogo nie ma. Właśnie, z tą kooperacją jest tutaj różnie, bo... no, właśnie nikt nie dołącza do tej sesji, przynajmniej tak ja miałem do tej pory. Może po prostu nikt nie wie, że trzeba nacisnąć odpowiedni guzik, no. Będziemy jechać teraz Astonem Martinem, już robiłem tą misję, więc przepraszam was za to. Ale mogę wam teraz powiedzieć przy okazji, jak się zmieniło sterowanie. Wtedy ten samochód bardziej tak latał na boki, jakoś śmiesznie, a teraz jest taki bardziej przyklejony, zupełnie jak w NFS-ach. Tak mi się przynajmniej wydaje, no jeździ się tymi samochodami lepiej. Na pewno coś tutaj poprawili, jeśli o to chodzi. O, mało brakowało. Zobaczymy jak ten Aston wygląda w środku. Wow. Ważna sprawa, co? O, shit! O Boże. Ale się wystraszyłem. Dramat. Dobra, jadę na tej kamerze, mam to gdzieś. Ale wiecie co, powtórzę sobie. Z tego względu, że... No, chcę tu dobry czas od razu ogarnąć. Ja widziałem tam... W ogóle wbijam do tego, do The Crew. Pierwszy raz zainstalowałem, już 33 zaproszenia do znajomych. Skąd wy w ogóle wiecie, jaki ja mam nick na tym, na The Crew? Okej. Ten koleś, który do nas gada, z tego co pamiętam, z bety... chyba nas później zdradzi, albo coś w tym rodzaju. Okej. Zajebiste to jest. Jedziemy przez miasto na full speedzie. A ten as... no i... Uważam jak jeżdżę, przecież to był tylko głupi... pachołek. Mało brakowało. Tutaj można jakoś skrótami jeździć, ja w ogóle źle jadę. A, bo dobra, może jednak pojadę jak GPS. Tutaj... O, właśnie, o to mi chodziło. Tu można jechać do końca, nie kluczyć tutaj po lewej stronie, tylko jechać tak i skręcić dopiero tutaj. O. Myk. I tam jest daleko meta. Tam sobie pojedziemy. Myk, myk, myk. Pięknie. I muszę zdążyć teraz przed pociągiem. O, yeah, to będzie fajne. A, kurde, nie było pociągu. Okej, wcześniej był w becie. O! Stop messing up my whip! Ale nawet takie głupie pachołki jak przywalimy to jest... To się samochód trochę uszkadza tutaj, z tego co widzę. No, trudno. Jak się ładnie naprawia Astonek. Poziom czwarty, moi drodzy! Wow! I złotko, pięknie. Wyposaż? Wyposażymy. Chociaż wiecie co, ja chciałbym sobie odblokować, jak mówiłem w poprzednim odcinku, Lamborghini Aventador. Jak ten samochód odblokuje, to już... No, nie będę musiał nic więcej robić w tej grze, po prostu... Ach! Piękny, piękny. Chciałbym go już mieć w The Crew i zobaczyć, jak nim się śmiga. No dobrze, zróbmy sobie jeszcze jakąś misję. Co tu jest ciekawego? Próba jazdy. A wiecie co, dobra, spróbujemy sobie tą kooperację. Zobaczymy, czy kogoś znajdzie. Aha, brak graczy w twojej sesji. No dobra, to spróbujemy w takim razie kogoś zaprosić. Kogo tu mamy? Nie wiem, kogokolwiek. Ja was wszystkich, ci co wysłali mi zapro do znajomych, ja wszystkich sobie pododawałem, więc... zaproś do ekipy. Wszystkich sobie pododawałem, także jak ktoś chce ze mną grać tam kiedyś, to zapraszam, zapraszam. Na razie zapraszanie mam otwarte, że tak powiem. Zapraszam, kogo tam się da. O kurde, podłączali, fajnie. Niesamowite. No i dobra. Wow, które oni mają poziomy? 22, 16, 3. No dobra, no nie wiem, zobaczymy, czy ktoś się zgodzi ze mną pojechać. Na razie wszyscy dołączyli tutaj.
prawie wszyscy. Dołączył do ekipy, cholera. Próba jazdy. Graj i kooperacja z ekipą. Zobaczmy, kto zaakceptuje. Okej, okej. Jest, jeden zaakceptował. Jedziemy, moi drodzy. Super. No tak myślę, że pojedziemy. Okej, okej. Misja zaraz się zacznie. Zobaczymy, co to jest. Już zapomniałem tych misji. Wow. Nitro z czasem się odnawia, nie ma co go oszczędzać. Oczywiście. Ścigamy się. Tak jest. Dobra. I zobaczymy. Gdzie są moje ziomki? Nie ma nikogo? O nie, jedziemy sam. A, bo to jest chyba misja jeden na jednego, tak mi się wydaje. No trudno. Oh yeah. Bardzo, bardzo fajnie się prowadzi ten Nissan. Powiem wam nawet, że lepiej od tej tego seryjnego Ferrari, które miałem poprzednio. Czy nawet McLarena MP4, chociaż są to zdecydowanie szybsze samochody. To jednak bardzo, bardzo przyjemnie jeździ mi się tym Nissankiem. Pięknie. Okay. If I came at him with a regular investigation, he'd see it with his eyes closed. But if I get an inside eye on Shiv's operation, we get them both. You've got the powiem wam, że też, że spolszczenie fajnie, że jest, jest to spolszczenie kinowe, ale są też błędy w spolszczeniu. Na przykład, jak macie w opcjach skrzynię biegów, jest manualna, czyli ręczna, jest nieautomatyczna, tylko jest napisane wszystkie. Więc taki błąd znalazłem. No i jeszcze kilka tam było takich pomniejszych, ale już nie pamiętam dokładnie, co to było. Także jeszcze na pewno gra będzie wymagała kilku tutaj poprawek. Chociaż i tak naprawdę bardzo ładnie to tutaj śmiga. Jeszcze jakichś bugów oprócz tych, które spotkałem właśnie w Ferrari, nie spotkałem, więc jest, myślę, naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że te beta testy sporo tutaj dały. No i fajnie, że pecetowcy mają 60 FPS-ów. Meta. Oh yeah. Zrobiliśmy sobie kolejną misję. Ja tak będę robił tę misję też prywatnie, będę przechodził i później będę wam pokazywał coraz to nowe samochody i tam już tak poprzechodzone etapy. Chyba że chcecie, abym z wami wszystko przechodził. No jeśli tak, to dajcie mi znać w komentarzach. Okej. O, a co to? Aha, to jest jakaś chata nowa, tak? To zobaczmy przy okazji. Ej, a gdzie są oni się tutaj pojawią? Tak, powinni się tu pojawić zaraz. Czekajcie. To zmienię na jakiś penerski samochód. Co to jest? O rany. Fajne to jest. To tutaj się pokazują wszystkie modyfikacje, jakie sobie odblokowaliśmy. Ciekawe. O. Jest. A usługa dekru jest niedostępna lub nastąpiła utrata połączenia. Ekstra! Czyli mamy pierwszy jakby problem z grą. Czasami rozłącza. Znaczy to może być też kwestia tego, że wrzucam jeszcze poprzedni odcinek. Dobra, moi drodzy, na tą chwilę to wszystko. Mam nadzieję, że podobało wam się Ferrari z przepustki sezonowej. Tymczasem bardzo wam dziękuję za wyświetlenie, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.